Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, że mam tę sposobność spotkania z Państwem i rozmowy na temat ważnej z naszej perspektywy kompetencji, jaką jest współpraca. Mam nadzieję, że Państwo usadowili się wygodnie w fotelach, przy biurkach, mają Państwo przy sobie kawę, herbatę, tak by ten wspólny czas przebiegł przyjaźnie dla Państwa, ale wierzę też przede wszystkim, że będzie to czas, w ramach którego podejmiemy wiele ważnych i przede wszystkim wartościowych i indywidualnych dla Państwa kwestii. Ja nazywam się Magdalena Bogusławska i jestem główną ekspertką merytoryczną w projekcie Szkoła dla Innowatora, w ramach którego zajmuję się całościowym programem wsparcia dla nauczycieli będących uczestnikami tego projektu. Zanim podejmiemy sam temat współpracy, chciałabym przypomnieć Państwu naszą CEOską ofertę. Mamy na ten temat kolejny slajd. A więc, jak Państwo za chwileczkę zobaczą, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na nasz blog, a także na stronę CEOską na Facebooku, gdzie znajdą Państwo wiele praktycznych treści edukacyjnych, a także linki do, wierzę, wartościowych i przydatnych webinariów. Zapraszamy także do subskrybowania naszego newslettera. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcą Państwo także zainteresować się ofertą naszych szkoleń, warsztatów dla Rady Pedagogicznej, które koncentrują się wokół kwestii nowoczesnych metod nauczania, wobec oceniania kształtującego, edukacji zdalnej, tematów wychowawczych, a także wielu bieżących spraw, które są istotne z punktu widzenia odpowiadania na te potrzeby, które niesie nam tak niezwykle, tak boleśnie ostatnio zmieniający się świat. Mamy też wiele bezpłatnych programów kierowanych do uczniów, które mogą stanowić dla uczniów, dla Państwa też źródło wielu, wielu inspiracji w codziennej pracy. Więcej informacji na temat naszej oferty znajdą Państwo na czacie. Odpowiednie linki na pewno zaraz się tam pojawią. Nasze CEOskie działania prowadzimy w 6 grupach programowych. Widzą je Państwo na slajdzie. Są to takie grupy jak Pomagaj się uczyć. Właśnie w ramach tego programu realizujemy projekt Szkoła dla Innowatora, o którym za chwileczkę powiem parę słów. Angażuj obywatelstwo, odpowiadaj na globalne wyzwania, otwieraj na kulturę, ucz otwartości, a także wyjaśniaj politykę. Bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z tych programów. Jak Państwo zapewne wiedzą, o tym świadczy fakt, że mamy tę przyjemność spędzać z Państwem dzisiaj wieczór. Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa w Polsce organizacja pozarządowa, która zajmuje się edukacją i jesteśmy już obecni w świecie oświaty od 28 lat, współpracując z około 40 tysiącami nauczycieli, dyrektorów z ponad 10 tysięcy szkół. Projekt Szkoła dla Innowatora, ten właśnie, na którym będziemy opierać te informacje, te nasze doświadczenia, które będziemy starać się dzisiaj Państwu przekazać, realizowany jest w ramach programu Pomagaj się uczyć. W ramach tego projektu zastanawiamy się nad tym, jak w sposób systematyczny, celowy, planowany, świadomy i efektywny rozwijać u naszych uczniów kompetencje proinnowacyjne. Te kompetencje to są takie kompetencje jak właśnie współpraca, jak rozwiązywanie problemów, jak samodzielność myślenia, jak zarządzanie sobą, czy też kompetencja liderstwa, która mocno jest powiązana ze współpracą, czyli z tą kompetencją, o której dzisiaj będziemy rozmawiać.
Chciałabym też bardzo gorąco Państwa zachęcić i zaprosić na webinar, który odbędzie się jutro. Jest to webinarium, które będzie dotyczyło przygotowania klasy i naszych polskich uczniów na przyjęcie ich koleżanek, kolegów z Ukrainy. Bardzo ważny temat. Jutro o tej samej godzinie, o 19:00, link do rejestracji na ten webinar także za chwilę znajdą Państwo na czacie. Chciałam jak zawsze przypomnieć jeszcze, że wszelkie pytania możemy się komunikować za pośrednictwem czatu. Prosimy o ich zadawanie tam, że będziemy starać się w miarę możliwości, w miarę czasu na nie wspólnie odpowiadać. I też jak zawsze link do zaświadczeń prześlemy czy wrzucimy na czat pod sam koniec naszego webinarium. Powoli kończymy tą część wprowadzającą i chcę powiedzieć, że mam ogromną przyjemność i też zaszczyt prowadzić ten webinar z moimi trzema koleżankami. Co nas łączy? Łączy nas właśnie to, że wszystkie cztery spotkałyśmy się w projekcie Szkoła dla Innowatora, choć niektóre z nas, czy nie zawsze pełnimy te same role. Jest wśród nas Marta Hołub. Dzień dobry, Marto. Ogromnie się cieszę, że Cię widzę i że jesteś z nami, która jest dyrektorką jednej ze szkół we Wrocławiu, ze szkół podstawowych. Marta współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej już od 10 lat i jest także trenerką i doradczynią w projekcie Szkoła dla Innowatora, a także w dobrze Państwu zapewne znanym programie Szkoła Ucząca się. Agnieszka Wenda. Dzień dobry, Agnieszko. Jest nauczycielką języka polskiego w szkole, w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie. Jest też trenerką, doradczynią w naszym projekcie Szkoła dla Innowatora. I także Agnieszko masz już bardzo długi staż współpracy z CEO w ramach różnorodnych programów. I jest mi też szczególnie miło, że mogę powitać i przedstawić Państwu Olgę Tusz-Wciórkę, naszą wspaniałą polonistkę, wychowawczyni z jednej ze szkół uczestniczek projektu Szkoła dla Innowatora, szkoły podstawowej numer 1 w Szprotawie. Marta właśnie w ramach działań projektowych na co dzień ze swoją klasą, ze swoimi uczniami rozwija kompetencje współpracy, jest więc także niezwykłym praktykiem z niezwykłymi, bardzo wartościowymi, bardzo ciekawymi zarówno doświadczeniami, jak i pomysłami na to, jak ze współpracą na co dzień w szkole pracować, którymi będzie się z nami dzielić. Witam Cię jeszcze raz. Drodzy Państwo, szybciutko, o czym chcemy dzisiaj mówić? Przede wszystkim na początek ja pozwolę sobie przedstawić Państwu nieco teorii, czyli powiedzieć trochę o tym, jak my w Szkole dla Innowatora rozumiemy kompetencje współpracy. To ważne, by dobrze zrozumieć, by dobrze rozgryźć istotę tej kompetencji właśnie po to, by móc potem projektować, operacjonalizować te działania, które pozwalają realnie tą kompetencję współpracy u uczniów rozwijać. Powiemy też trochę o tym, jakie warunki według badań muszą być spełnione do tego, by skutecznie, efektywnie rozwijać kompetencje współpracy. Jak też uczyć i rozwijać w praktyce na co dzień, na lekcjach samą tę kompetencję. Tutaj już przejdziemy do kwestii, do tak zwanego konkretu, które tak Państwo bardzo lubią, wszyscy bardzo lubimy, czyli do konkretnych przykładów, jak to możemy robić. Podkreślimy rolę komunikacji jako takiego kluczowego elementu kształtowania kompetencji współpracy. Będziemy mówić o tym, jak te umiejętności rozwijać u uczniów. Podejmiemy też kwestię informacji zwrotnej, która bardzo też sprzyja, wspiera rozwój kompetencji. Później pokażemy różnorodne techniki, metody, strategie, które sprzyjają pracy ze współpracą. Pokażemy rolę, znaczenie przestrzeni szkolnej i jeśli nam czasu wystarczy, pozwolimy sobie wspólnie na kilka słów podsumowania. A więc, drodzy Państwo, na początek, jak rozumiemy współpracę i to, co od razu na początek chciałabym podkreślić, to to, że współpraca to coś więcej niż tylko takie proste łączenie uczniów w grupy.
w literaturze odchodzi się właśnie od tej prostej definicji współpracy jako pracy w grupie na rzecz definicji współpracy, która postrzegana jest jako działanie, w którym dwie lub więcej osób uczących się łączy swoją wiedzę, swoje zasoby, swoje doświadczenia z różnych dziedzin, z różnych źródeł po to, by osiągnąć wspólny cel. W naszym rozumieniu współpraca jest więc kompetencją, która tak jak w przypadku wielu innych kompetencji składa się z trzech atrybutów, podobnie jak mamy zwyczaj to ukazywać wtedy, kiedy mówimy o kompetencjach kluczowych, a więc wiedzy, umiejętności i postaw. W obszarze wiedzy w przypadku każdej kompetencji podkreślamy, a szczególnie w przypadku kompetencji współpracy, podkreślamy przede wszystkim znaczenie tak zwanej wiedzy proceduralnej, pozwalającej wyposażyć uczniów w określone procedury, które sprzyjają kształtowaniu pewnych zespołów umiejętności składających się w naszym przypadku na współpracę. Państwo wiedzą, wiedza proceduralna to ta wiedza ukryta, ta nieuświadomiona, ta trudniejsza do werbalizacji, którą często opisujemy pytaniem wiedzieć i jak. Rozwijanie wiedzy proceduralnej polega na stopniowym nabywaniu przez uczniów samodzielności w stosowaniu jakiejś ukazanej im wcześniej zaproponowanej procedury. I tutaj niewątpliwie, o tym powiemy więcej w trakcie całego tego spotkania, ważna będzie właśnie obserwacja pewnego modelowania nauczyciela i pokazywanie i później przez uczniów odtwarzanie, przepraszam, krok po kroku czynności, które modeluje nauczyciel. Według badaczy, którzy zajmują się problematyką kształcenia kompetencji, dogłębne zrozumienie istoty samej kompetencji, jakakolwiek by ona nie była, jest warunkiem niezbędnym do tego, by być w stanie podjąć aktywności na rzecz ich kształtowania, czy też opracowywania programów lub jakichkolwiek zasobów edukacyjnych związanych z pracą nad daną kompetencją. Spójrzmy więc może, i tutaj bym poprosiła o kolejny slajd, jak my w Szkole dla Innowatora rozumiemy współpracę. Jeśli chodzi o kompetencja ta obejmuje trzy grupy umiejętności, jakimi jest grupa umiejętności związanych z komunikacją, grupa umiejętności związanych z podejmowaniem działań nastawionych na osiąganie synergii, grupa umiejętności dotyczących regulowania współpracy, a także postawa, którą nazywamy indywidualną odpowiedzialnością. Każda z tych grup umiejętności zawiera w sobie określone składowe. Zerknijmy na nie. To ważne. Więc umiejętność komunikacja to, czy grupa umiejętności komunikacja to umiejętność słuchania, formułowania wypowiedzi, uwspólniania rozumienia, tworzenia przestrzeni do wypowiedzi innych, a także udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej. Grupa umiejętności podejmowania działań nastawionych na osiąganie synergii, jak Państwo widzą na slajdzie, to zbieranie i wykorzystywanie zasobów i informacji od innych, ustalanie podział ról i obowiązków, wspieranie innych, docenianie ich wkładu, regulowanie współpracy, to z kolei praca nad rozwiązywaniem sporów, dostrzeganiem perspektywy innych i gotowości do poszukiwania wspólnego rozwiązania, dostosowywanie własnego zachowania do norm i zachowań innych, i wspólna analiza jakości efektów pracy. Bardzo przepraszam za tego mojego kota, nie mam na niego wpływu. Mam nadzieję, że bardzo nie zaburza Państwu odbioru tego, co mówię, bo naprawdę mam poczucie, że mówię teraz rzeczy, choć teoretyczne, to bardzo, bardzo ważne. Chcę mianowicie powiedzieć, że to dopiero ten poziom dogłębnego zrozumienia, a więc jakby rozłożenia na czynniki pierwsze danej kompetencji pozwala nam, nauczycielom, na operacjonalizację działań, które służą rozwijaniu, budowaniu współpracy w klasie.
To jest ten punkt wyjścia do projektowania konkretnych aktywności uczniów na naszych lekcjach. Jeśli zaś chodzi o postawę, czyli tą indywidualną odpowiedzialność, to widzimy tutaj podejmowanie roli i wywiązywanie się ze zobowiązań, zapewnienie własnego wkładu, konstruktywnego wkładu w pracę zespołu, to także świadomość tego wspólnego celu i znaczenia własnego, indywidualnego wkładu, a również sprawność, gotowość bardziej do określania mocnych stron i obszarów rozwoju, umiejętność i gotowość do samooceny własnego wkładu w pracę grupy. I już kończąc ten mój wstęp teoretyczny, chciałam powiedzieć, że my tutaj w Szkole dla Innowatora inspirowaliśmy się takim modelem celowego i systematycznego rozwijania kompetencji, które został opracowany przez Lukasa i panią Spencer w takiej publikacji Developing Tenacity, której okładkę widzą Państwo na slajdzie. I model ten określa 4 kluczowe kroki do tego, by właśnie celowo, systematycznie, świadomie i efektywnie rozwijać kompetencje, jakiekolwiek, w tym także współpracę. Pierwszym tym krokiem jest właśnie to dogłębne zrozumienie kompetencji. Mam nadzieję, że dzięki temu mojemu trochę długiemu wstępowi ten krok mamy już za sobą. Kolejnymi są tworzenie klimatu w klasie, które sprzyja pracy nad kompetencją, zarządzanie uczeniem się poprzez dobór różnorodnych, właściwych temu metod, a także praca nad budowaniem zaangażowania uczennic i uczniów. I temu poświęcone będą wszelkie kolejne elementy, minuty i rozmowy podczas tego naszego webinaru. Jakie więc warunki muszą być spełnione dla skuteczności uczenia się przez współpracę? Powiedzmy o tym na początku, po to, by potem już przejść rzeczywiście do tych naszych konkretów. Tak, i teraz ja będę miała przyjemność przedstawić Państwu właśnie takie warunki, które są właściwie elementami definiującymi efektywną współpracę. Jest ich 5, też będziemy je starały się dzisiaj tu jak najbardziej rozwinąć i pokazać, w jaki sposób też dążymy do tego, żeby te warunki zostały spełnione. One są oczywiście po części teoretyczne, natomiast dobrze jest, zanim zaczniemy mówić o tych różnych konkretach, jak to robić, pomyśleć, dlaczego my to robimy i dlaczego to jest takie ważne, żeby zadbać o kilka różnych elementów, zanim pomyślimy o tym, jak rzeczywiście organizować tę współpracę naszych uczniów w grupie. Pierwszym spośród tych warunków jest pozytywna współzależność. Celem tego warunku, celem tego elementu jest to, żeby uczniowie mieli świadomość, że tak naprawdę wynik ich pracy zależy od każdego członka zespołu. Istotne jest to, żeby myśląc o tym elemencie, dać uczniom szansę na to, żeby wspólnie zaakceptowali cele, żeby dokonali podziału pracy, materiałów, informacji. Tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że ta pozytywna współzależność opiera się na zasadzie, jeżeli uczniowie rozwijają takie poczucie, że bez względu na to, czy uda im się w rezultacie osiągnąć sukces, czy też poniosą porażkę, to jest to ich efekt wspólnej pracy. Drugim elementem jest rozwijająca interakcja twarzą w twarz. To element w pewien sposób oczywiście powiązany z tym poprzednim, natomiast ważny ze względu na to, że nasi uczniowie powinni mieć świadomość, że najważniejsze jest pomaganie sobie nawzajem i pomaganie w tym, ażeby rzeczywiście ten wspólny cel został osiągnięty. A więc dobrze, jeśli uczniowie sami podejmą decyzję, jaki będzie najlepszy tryb ich współpracy. Tutaj naszą rolą jako nauczyciela jest cały czas trwanie przy nich i namawianie do podejmowania wysiłku, do niezniechęcania się, no bo wiemy dobrze, że uczniowie, jeśli chodzi o motywację pracy, z tą motywacją bywa różnie, więc cały czas, żebyśmy my również mieli tę świadomość, że tutaj jesteśmy potrzebni jako takie osoby monitorujące i cały czas motywujące. Indywidualna odpowiedzialność, dużo będziemy mówiły o tym elemencie,
To rozwinięcie w uczniach poczucia takiej osobistej odpowiedzialności za wywiązanie się z zadań wobec grupy. I tutaj jest bardzo ważnym elementem taka pomoc w tym, żeby nasi uczniowie zrozumieli to, że każda osoba musi przyczynić się do tego, ażeby grupa odniosła sukces, ażeby to zadanie, które zostało im powierzone, po prostu zostało wykonane. Kolejnym elementem są umiejętności społeczne, o których tutaj już Magda mówiła, czyli pozwolę sobie tylko powiedzieć, że dobrze jest, abyśmy zanim właśnie połączymy uczniów czy też w grupy i damy im szansę na to, aby wykonywali prace grupowe, prace wspólne, to żeby zapewnić im taką możliwość małych kroków, wyposażenia ich w te umiejętności, tak aby było im po prostu łatwiej. No i ostatni, choć nie najmniej ważny element, a naprawdę bardzo, bardzo istotny, to wnioskowanie grupowe, czyli zadbanie o indywidualną i grupową refleksję po to, ażeby oni mieli świadomość tego, co im się udało, co im się nie udało i co będą mogli w przyszłości wykorzystać. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Myślę, że teraz już jest czas naprawdę na te nasze konkrety, czyli na przejście do praktyki. Chciałabym zadać Wam wszystkim, dziewczyny, pytanie o to, jak uczyć uczniów, uczennice i współpracy, na jakiego typu aktywności takie zadanie w klasie właśnie się przekłada. I tak sobie myślę, że zanim zaczniemy już taką współpracę w klasie i zanim wymyślimy zadanie i damy je uczniom i poprosimy o wykonanie tego zadania, trzeba jednak zacząć się zastanawiać, co powinniśmy zrobić chwilkę wcześniej, jaki powinien być krok i w którym momencie ten krok wykonać. Agnieszko, ty zwróciłaś uwagę, że bardzo są ważne umiejętności społeczne i właśnie pierwszą taką efektywną strategią wstępną, o której powinniśmy powiedzieć i którą powinniśmy zastosować w naszych klasach, jest przećwiczenie wzajemnego słuchania. Może dzieci się komunikują, to wiemy, że potrafią rozmawiać, to wiemy, ale czy potrafią się słuchać? Okazuje się, że to jest bardzo trudna do uzyskania i do kształtowania umiejętność. I tutaj razem z Olą, bo pracowałam w Szkole dla Innowatora z Olą Tuszciurką, właśnie stosowałyśmy technikę partnerzy do rozmowy, kiedy dzieciaki w pewnym czasie wypowiadały się na jakiś temat, ale nie była to swobodna rozmowa, tylko każdy uczeń miał odpowiedni kawałek czasu, powiedzmy po 2 minuty każdy. No i potem można to w różny sposób podsumowywać, bo na przykład możemy spytać kolegę, co mówił ten jego współpartner i w ten sposób zastanawiamy się, czy rzeczywiście i też widzimy, czy uczniowie nawzajem się słuchają, czy tylko po prostu do siebie mówią. Druga ta strategia wstępna, nad którą musimy bardzo mocno się zastanawiać, dając dzieciom zadania do współpracy w grupach, w parach, w rozmaitych konfiguracjach, jest to, czy to zadanie, które mamy dla nich przygotowane, jest rzeczywiście zadaniem, które takiej współpracy wymaga. Bo na przykład jeśli na matematyce poprosimy dzieci, żeby usiadły razem i damy im do wykonywania, do obliczania rozmaite słupki, no to czy tam potrzebna jest współpraca? No pewnie każdy w jakiś sposób sobie obliczy, dzieciaki porównają wyniki, ale czy to jest taka współpraca, o którą nam chodzi? Myślę, że nie. Takie zadanie, które wymaga współpracy, powinno dawać możliwość dyskusji, wymiany poglądów, ustalenia wspólnego stanowiska. Myślę, że tak cofając się jeszcze wcześniej, zanim też posadzimy uczniów i będziemy namawiać ich do współpracy, ogromnie ważny krok, ustalenie zasad współpracy przez uczniów. I ja za chwileczkę pokażę, jak robię to ze swoimi uczniami, jak można to zrobić, bo można albo narzucić własne zasady, ale o wiele efektywniejszą strategią jest to, kiedy prosimy uczniów o to, żeby wypracowali sobie sami te zasady. Ale możemy oczywiście tutaj ich wspomóc, za chwileczkę to pokażę. I czwarta efektywna strategia wstępna, to na początku nie możemy skupiać się na efekcie zadania. Jeśli chcemy, żeby uczniowie współpracowali, to ten efekt wykonanego zadania jest troszeczkę wtórny. Na początku troszeczkę patrzymy na jakość współpracy my jako nauczyciele, rozmawiamy o tym z uczniami i myślę, że będziemy w dalszej części tego spotkania o tym dokładnie mówić. Na kolejnym slajdzie właśnie, tutaj mam spisane rozmaite zasady współpracy. Ja robię to w ten sposób, że sadzam uczniów w jednej grupie. Jedna osoba po kolei wystawia na sam środek stolika
zasadę, właśnie jedną z tych tutaj 12, i uczniowie omawiają, czy ta zasada będzie nam pomagała pracować w grupie, czy raczej będzie nam przeszkadzała, i w ten sposób tworzą katalog ważnych dla siebie zasad. Te zasady wydawać by się mogło, że są bardzo oczywiste, że wszyscy je dobrze znamy, ale są tutaj takie zasady, które mogą być troszeczkę kontrowersyjne. Na przykład naszym celem jest jak najlepsze wykonanie zadania lepiej od innych. I ta zasada stwarza uczniom możliwość dyskusji nad tym, czy rzeczywiście przyjmiemy taką zasadę, czy może ją zmodyfikujemy, jak chcemy, żeby ta zasada była zapisana. Inny taki troszeczkę kontrowersyjny pomysł: wyznaczamy lidera i robimy to, co on zarządzi. Są grupy, które przyjmą tę zasadę, a są grupy, które ją odrzucą. Ten pomysł, który tutaj Państwu pokazuję, jest pomysłem dla uczniów starszych od klasy czwartej, ale mam również pomysł dla klas młodszych, dla dzieci nawet od klasy pierwszej do trzeciej. Te zasady są też kontrowersyjne, są one na następnym slajdzie. I tutaj też rozmaite pomysły, które dzieci mogą dla siebie wziąć, ale też łatwo im zacząć rozmawiać w grupie, aby tę zasadę troszeczkę albo zmienić, albo odrzucić. Ten sposób pracy Ola wypracowała, ten sposób pracy Ola wypróbowała w swojej klasie. Jeśli, Olu, możesz właśnie powiedzieć, czy to zadziałało i jak zadziałało? Tak, oczywiście. Chciałam tu powiedzieć jeszcze dwa słowa też w nawiązaniu do pytania Magdy, czyli jak uczyć tej współpracy, to według mnie zaangażowaniem naszym, ale też i uczniów, tak krótko jeszcze tutaj tylko wprowadzając, stale, czyli naprawdę na każdej lekcji codziennie znaleźć parę minut na to, żeby ta współpraca się pojawiła, i globalnie w przestrzeni klasy tak, żeby wszyscy uczniowie byli zaangażowani. I właśnie gdybym mogła prosić o kolejny slajd, to w mojej klasie postawiliśmy na współodpowiedzialność, o której dzisiaj była mowa, i to, co też Agnieszko, ty powiedziałaś, na ten kontakt twarzą w twarz. Dlatego, że wydaje mi się, że jeżeli wszyscy uczniowie staną się odpowiedzialni za swój proces dydaktyczny, ale także za organizację w ogóle tej pracy na lekcji, to chętniej i z większym zaangażowaniem będą pracować, będą wykonywać polecenia, realizować różne pomysły. I właśnie w mojej klasie, obecnej klasie ósmej, projektowej, ale jeszcze wcześniej, czyli przystępując do projektu, stworzyliśmy sobie zasady w oparciu o metodę dywanik pomysłów. Dywanik pomysłów to taka metoda dyskusji w grupie, która dodatkowo wizualizuje te pomysły, zagadnienia czy jakieś rozwiązania, na które uczniowie wpadają. I po przedstawieniu swoich tych pomysłów czy rozwiązań mogą dodatkowo jeszcze je ocenić, dokonać wyboru. Zatem taka praca czy przygotowanie się do stworzenia zasad pracy w grupie polega na tym, że uczniowie otrzymali karteczki, sklerotki, na których pisali swoje propozycje do ról i zasad, jakie będą panowały podczas pracy grupowej. W określonym czasie uczniowie zapisywali swoje pomysły na jednej kartce, jeden pomysł, i następnie po wygenerowaniu tych wszystkich bardzo ciekawych propozycji przyklejali je na arkusz. Kiedy przyklejali, to oczywiście odczytywali, jeżeli były pytania, to dodatkowo omawiali, i gdy pojawiły się nasze wszystkie propozycje, propozycje uczniów, może poproszę tutaj o kolejny slajd, to będzie też widoczne chociażby te elementy i role, które sobie sami przypisali, to dokonywaliśmy oceny. To znaczy uczniowie otrzymali cenki kolorowe w trzech kolorach, którymi mogli zaznaczyć, jakie propozycje kolegów podobają im się. Tak naprawdę przy tej metodzie można korzystać czy oceniać, dokonywać wyboru na trzy sposoby, bo może to być przydział jednego punktu i uczeń stawia swój jeden punkt plus, czy jakiś żeton nakleja, czy naklejkę innego typu przy tym zapisie, który był dla niego atrakcyjny, albo w wykorzystaniu cenek właśnie kolory będą decydowały o przyznaniu punktów. Kolor czerwony może oznaczać 3 punkty, kolor zielony 2, kolor żółty 1. Czyli taka hierarchizacja sposobów rozwiązania problemu
jest przez uczniów najpierw wybrana, a potem akceptowana, bo okazuje się, że to zliczenie punktów ostatecznie będzie decydowało o tym, które zasady, które role przypiszą sobie. Więc świetnie się przy tym bawią. Zresztą metoda do wykorzystania przy różnego typu pomysłach czy problemach, ale tak jak Państwo widzicie, to są zasady sformułowane przez uczniów. Owszem, uczniów klasy starszej, ale coś, na co zwracali uwagę i coś, co było istotą też tej naszej pracy, to jest właściwy sposób zapisu, formułowania tych zasad. Zależało mi na tym, żeby uczniowie tworzyli wypowiedzi w pierwszej osobie liczby mnogiej. Nie dość, że to są ich propozycje, to jeszcze one rzeczywiście w zapisie samym wskazują, że tu ta decyzyjność jest po ich stronie. Role sami sobie mogą potem w grupie przypisać lub mogą wybrać te, które sami sformułowali. Ważne jest też to z mojego punktu widzenia, aby te zasady, które formułujemy, by były widoczne w przestrzeni klasy. Możemy je umieścić w miejscu centralnym czy w miejscu takim, gdzie uczniowie mogą się odwrócić, zobaczyć, ale jeżeli nie ma na ten element przestrzeni, to możemy, to oczywiście takie zasady potem uczniom podczas pracy grupowej przekazujemy, podajemy. Coś jeszcze bardzo ważnego. Uważam, że po tak w sformułowanych zasadach, tu Państwo widzicie akurat te role, a na kolejnym slajdzie poproszę zasady, które uczniowie sami opracowali. Przy tego typu sformułowanych zasadach ja zwróciłam uwagę na jedną rzecz. Są to nie tylko takie czy role i zasady techniczne, ale również takie mentalne. Tam, gdzie jest ktoś opoką, gdzie jest wsparciem, tam, gdzie ma wykazać się szacunkiem. To są te umiejętności społeczne, o których właśnie już dzisiaj powiedzieliśmy. I dlatego jeszcze jedna ważna rzecz przy pracy z zasadami. Uważam, że należy wracać do zapisanych wcześniej zasad, ewaluować je, sprawdzać, czy coś dodać, czy z czegoś zrezygnować. W zależności od wieku, od znajomości już siebie i pracy swojej, uczniowie mogą dorzucać pewne elementy lub z nich zrezygnować. I powiem Państwu, że początkowo moi uczniowie nie chcieli strażnika czasu. Strażnik czasu nie cieszył się wielką popularnością przy cenkach, ale okazało się, że kiedy był problem z kontrolą tego czasu, to przy ewaluacji, czyli po kilkukrotnym wykorzystaniu tych zasad w praktyce, ten strażnik czasu szybciutko się pojawił. Czyli wróciliśmy do dywanika, pokazaliśmy sobie, jakie były wybrane wcześniej role i zasady i mogliśmy je teraz zmienić. Taka świadoma i refleksyjna organizacja pracy uważam, że jest połową sukcesu we współpracy. Myślę, że też bardzo ważną rzeczą jest to, że jeśli sobie wypracujemy zasady z klasą, to warto, aby ta klasa miała te zasady, same zasady na wszystkich lekcjach, a nie osobne zasady na polskim, matematyce, tak aby jednak wychowawca na przykład zadbał o to, żeby w jakiś sposób upowszechnić te wypracowane zasady wśród pozostałych nauczycieli, bo wtedy chyba łatwiej się do takich zasad odnosić, zwłaszcza wtedy, kiedy one są wypracowane przez uczniów. Ola mówiła dużo o tym, że jej uczniowie sami sobie przydzielali rolę i wymyślali te role, a my tak naprawdę możemy wymyśleć i dać dzieciom tyle ról, ile uznamy to za stosowne, jaką mamy potrzebę. Natomiast ja bym sugerowała wybranie kilku ról i trzymanie się tych kilku, tak aby uczniowie mieli szansę nauczyć się, jak je skutecznie wypełniać. I właśnie, kiedy kto ma dawać, kto ma przydzielać te role? Myślę, że na początku dobrze, żeby omówić sobie, na czym polega pełnienie danej roli i potem możemy w zależności od tego, jaką mamy sytuację, może tę rolę przydzielać nauczyciel, a potem uczniowie sami w grupie mogą zdecydować, kto jaką rolę pełni. Można też wybrać technikę losowania i każdy losuje rolę, którą będzie akurat danego dnia przy danym zadaniu wypełniał. Ale tutaj bardzo ważna jest zmienność, żeby nie było tak, że liderem zawsze jest ta sama osoba, a strażnikiem czasu inny uczeń. Chodzi o to, aby jednak każdy wypróbował się w pełnieniu różnych ról, bo w ten sposób dajemy każdemu uczniowi szansę na osobisty rozwój. Bardzo pomocne jest, kiedy spiszemy sobie punkty dotyczące pełnienia tych ról, czyli na czym polega na przykład pilnowanie czasu, chociaż to myślę, że dosyć prosta rola, ale kiedy spiszemy wszystkie punkty dotyczące pełnienia danej roli na karcie,
i zawsze te karty są w zasięgu ręki grupy, która pracuje. Zawsze można się odwołać, sobie przypomnieć i popatrzeć, o co jeszcze powinienem, pełniąc daną rolę, zadbać. I tutaj bardzo ciekawa jest rola sprawozdawcy, bo możemy ją wyznaczyć na samym początku, taką osobę, która będzie sprawozdawała potem pracę w grupie, ale mała uwaga, taki uczeń, który będzie wiedział, że jest sprawozdawcą, raczej swoją aktywność w grupie będzie potem już tylko akcentował na takie wysłuchanie, bo już będzie wiedział, że musi się przygotować do podsumowania pracy i myślę, że w ten sposób będzie mniej zaangażowany w całą pracę całej grupy. Dlatego jednym ze sposobów jest losowanie czy wybór sprawozdawcy dopiero na samym końcu. W takim przypadku uczeń będzie chciał zapamiętać jak najwięcej, ale każdy uczeń i to zwiększy zaangażowanie ich wszystkich. Ale myślę, że najważniejsze tutaj jest wypróbowywanie różnych sposobów. Raz próbujemy tak, raz inaczej. Co powinien zrobić nauczyciel, aby grupa była niezależna i sama podejmowała decyzję? Bo tutaj myślę, że w pracy grupowej i współpracy i kształtowaniu tej umiejętności chodzi o to, żeby nauczyciel przygotował się wcześniej, w trakcie lekcji, żeby pracowali już sami uczniowie. I ważne jest też, żeby w jakiś sposób dozować swoją pomoc takiej grupie, aby grupa mogła podejmować decyzje sama, nawet jakieś takie trudne. Jednym ze sposobów jest to, że dajemy podczas pracy grupowej dzieciakom żetony, 2-3, tyle ile nam przyjdzie do głowy. I te żetony oznaczają taką możliwość poproszenia nauczyciela o pomoc. I w tym momencie współpracujące dzieci muszą zdecydować, czy to jest ten moment, w którym prosimy nauczyciela, bo potem już tego nauczyciela być może nie będziemy mieli okazji poprosić o pomoc, bo już sobie żetony wcześniej wykorzystaliśmy. Tutaj jednak wprowadzamy również zasadę, że jeśli nie możemy spytać o coś nauczyciela, to w każdym momencie możemy skonsultować swój pomysł lub zapytać sąsiednią grupę. Bardzo też jest ważne, tutaj Ola mówiła o zasadzie aktywności, dokładności, wzajemnego szacunku, które wypracowały jej dzieciaki, a to tak naprawdę są cele grupowe, bo celem grupy jest nie tylko wykonanie zadania, ale również cały czas uświadamianie sobie i myślenie o tym, o co trzeba zadbać i te cele grupowe zawsze trzeba przypominać, warto je przypominać, bo to też doskonali tę kompetencję. No i kwestie takie techniczne, czyli ile powinno być osób, aby te grupy były jak najbardziej efektywne. Najefektywniejsze są pary, trójki i czwórki. Myślę, że też one są najlepsze, patrząc na przestrzenie naszej klasy. Pary zazwyczaj siedzą w ławkach, trójki wystarczy, że jeden uczeń popatrzy sobie lub odwróci się do tylnej, do przedniej ławki. Czwórki łączymy dwie pary. Piątki, szóstki są już mniej efektywne, są to już zbyt duże grupy i pozwalają piątki i szóstki na to, żeby jeden uczeń, dwóch uczniów siedziało z założonymi rękami i w ogóle nie włączało się do pracy, nawet wtedy, kiedy mają chęć pracowania. Jak jest za dużo osób, to być może niektóre osoby będą musiały się z pracy grupowej wycofać. No i odwieczne pytanie, czy skład grupy powinien być stały czy zmienny? Ja będę zawsze radziła, żeby spróbować sobie wszystkie sposoby i wybrać ten, który najbardziej nam się podoba i ten, który podoba ci się dzieciakom. Jeśli chodzi o skład stały, możemy proponować uczniom łączenie grup na przykład na tydzień, na dwa, nawet połączone z tym, że będziemy taki plan rozmieszczenia i połączenia wywieszać w klasie. I to jest o tyle dobre, kiedy mamy dzieciaki, które niezbyt czasami się lubią i pierwsze nasze pytanie od dzieci, które słyszymy, proszę pani, czy ja muszę z nim siedzieć, bo ja go nie lubię i nie chcę z nim pracować w grupie. Natomiast perspektywa tego, że w tym tygodniu siedzę z kimś, kogo nie za bardzo lubię, a w kolejnym tygodniu już będę miała innego kolegę lub inną koleżankę, sprawia, że warto, że warto poświęcić się i w ten sposób przeżyć, powiedzmy, ten tydzień. Natomiast będę Państwa zachęcała do jednego ćwiczenia. Można je zastosować, myślę, że od pierwszej klasy. Pozwólcie dzieciom samodzielnie połączyć się w grupy, powiedzmy czteroosobowe, i dając im jakieś warunki. Na przykład mają się połączyć wszystkie, i mają w każdej grupie wybrać lidera. I obejrzyjcie sobie, co robią dzieci, jak wygląda ten proces, nawet jeśli on będzie trwał 45 minut. U mnie w szkole chyba najdłużej,
to całą godzinę, jedną lekcję i potem jeszcze kawałek następnej, ale w końcu dzieciaki się wybrały. To była czwarta klasa. Ja chciałabym nawiązać jeszcze do tego, co Marto mówiłaś na temat tego, że te zasady rzeczywiście dobrze, żeby były na wszystkich lekcjach takie same. Ja w ogóle uważam, że to jest kluczowa sprawa, bo naprawdę jeżeli na jednych lekcjach są to takie zasady, na drugich lekcjach są to inne zasady, na kolejnej lekcji, to przede wszystkim jako nauczyciele robimy dużo czynności, w których para idzie w gwizdek, moim zdaniem, co znaczy jakby na nowo wypracowujemy z dzieciakami to samo, czyli zamiast już pójść, rzeczywiście proponować im jakieś ćwiczenia i żeby oni mogli się już zaangażować, to robimy czynności, które wykonane zostały wcześniej. I ja taką zasadę mam, która bardzo mi się sprawdza, to znaczy wypracowujemy sobie zasady i pracujemy nad konkretną zasadą w określonym czasie w taki sposób, że wysyłam do wszystkich nauczycieli w mojej klasie, którzy pracują z dzieciakami moimi, wysyłam te zasady i zwracamy na nią uwagę w sposób szczególny. W momencie, kiedy ta zasada zostaje już zrealizowana, wywieszamy ją na tablicy sukcesów, że mamy już te zasady, czyli na przykład podczas pracy grupowej każdy uczeń się wypowie. Tego typu zasada i zwracamy uwagę na nią wszyscy. To jest rzecz, która bardzo, bardzo mi pomaga i też czuję, że pomaga moim uczniom, bo oni zwracają uwagę wtedy konkretnie na coś. Ja jestem akurat wychowawcą klasy szóstej i dzieci w tym wieku są często rozkojarzone jeszcze, tak żeby zapamiętać wszystkie zasady, więc bardzo mi się sprawdza ten sposób, żeby zwrócić uwagę na jedną zasadę i bardzo mi się podoba też, Marto, twój pomysł z żetonami. A ja mam taką modyfikację tego, o czym mówiłaś, to znaczy ja proszę uczniów, którzy pracują w grupie, o to, żeby zanim zapytasz nauczyciela, zapytaj wszystkich, a do nauczyciela zwróć się na sam koniec. To też, to nie robię tego po to, żeby odciążyć siebie jako nauczyciela i powiedzieć, to ja nic nie będę robić, tylko rzeczywiście jest to taki element, który znowu motywuje ich do współpracy, do wymiany między sobą, ale też pomiędzy grupami, bo bardzo często te zadania są podobne i oni mogą ze sobą po prostu współpracować. Ale chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na taką bardzo ważną rzecz, to, że naprawdę ta zasada małych kroków, o których mówiłam wtedy, kiedy mówiłam o tych elementach, które wynikają z badań, tych czynnikach, które wynikają z badań, tych umiejętności społecznych, no na pewno nasi uczniowie od razu tych umiejętności nie mają. To, że nasi uczniowie będą potrzebowali czasu na to, to jest pewne. I mówię o tym po to, żebyśmy się nie zniechęcali wtedy, kiedy coś nam nie wyjdzie, kiedy zobaczymy, że być może ta współpraca nie wychodzi tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to rzeczywiście musimy dać czas uczniom i dać czas sobie na to, żeby się nauczyć tego, żeby próbować różnych metod, różnych sposobów, bo tak naprawdę nikt z nas się nie urodził z tą umiejętnością, a wielu spośród nas naprawdę nie nauczyło się tego również w szkole, bo ja na przykład jestem taką osobą, która nie pamiętam przynajmniej ani razu tego, żeby z perspektywy ucznia rzeczywiście współpracować, żeby ktoś mi organizował taką pracę grupową i być może też z tego tytułu jest między innymi to nasze spotkanie teraz tu, ale być może też z tego tytułu właśnie dajmy sobie na to czas i pomyślmy o tym, że rzeczywiście to jest niezwykle ważne, że nie zawsze nam będzie po prostu od samego początku wychodzić. No właśnie. Mówiliśmy wcześniej, że taką kluczową grupą umiejętności sprzyjającą rozwijaniu współpracy u uczennic i uczniów jest komunikacja. Przypomnijmy, że komunikacja to takie sprawności jak słuchanie, formułowanie wypowiedzi, uwspólnianie rozumienia, tworzenie przestrzeni do wypowiedzi innych, a także udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej. Powiedzcie więc, dziewczyny, jak to robicie? Jak wy kształtujecie, rozwijacie te umiejętności komunikacyjne w klasie? Magdo, tak naprawdę myśląc o umiejętności komunikacji,
to chyba pierwszy warunek to kontakt. Komu nie ma komunikacji bez kontaktu? Kontakt rodzi również relacje, czyli dla mnie najważniejszą rzecz, jaka w ogóle, myśląc o współpracy, powinna być. Dlatego, że relacja, zaufanie, szacunek, otwartość, taka wzajemna do siebie, powoduje lepszą pracę. A jeżeli mamy ze sobą współpracować, to przecież lepiej myśli się wspólnie niż samotnie. Co zrobić, żeby zatem ten kontakt był możliwy, aby te kształtowanie umiejętności komunikacyjnych było właściwe. Ja mam na to kilka takich pomysłów, sposobów, które pewnie są też tutaj znane, może niektórym z Państwa, ale takie, które też lubią uczniowie. Przede wszystkim taki pomysł, na kogo wypadnie na tego bęc można byłoby dokończyć, czyli cotygodniowe losowanie par. I Ty, Marto, już o tym wspomniałaś. Właśnie uczniowie, nie te w mojej szkole, ci z projektu ze Szkoły dla Innowatora, czyli moja 8C, ale również w innych klasach, bo te działania przenosimy na inne klasy, dobierani są w pary, wykorzystując chociażby taką aplikację, którą też tutaj widać na slajdzie, bardzo ciekawa i ona szybciutko pozwala nam połączyć w pary. Ale chodzi o to, że to są takie pary robocze. Uczniowie nie tylko siedzą ze sobą w ławce, bo to nie jest główny cel połączenia w pary, ale wykonują zadania i też to, co tutaj zostało powiedziane, na wszystkich przedmiotach jest taki układ, czyli nie u jednego nauczyciela na jednym przedmiocie, tylko to połączenie jest na wszystkich przedmiotach, by tworzyć przestrzeń do współpracy. Ale jest też inny sposób na to, żeby ten kontakt był i właściwa relacja budowana, choć uważam, że akurat ta jest najlepsza. I jeszcze tylko powiem dlaczego. Dlatego, że Marto też o tym powiedziałaś, jest to krótka perspektywa współpracy, zatem ona nie rodzi tego buntu. I jeżeli uczniowie są przygotowani, bo jest wypracowany pewien kodeks zachowań, jest ta atmosfera sprzyjająca uczeniu, wzajemny szacunek, to nie ma tego buntu, że siedzę z tą osobą czy z tamtą, ale też ta atmosfera dodatkowo jest wzmacniana właśnie w uczeniu się. To łączenie sprzyja temu, taka otwartość też uczniów, ale przede wszystkim, albo no nie wiem, czy przede wszystkim, ale to jest też dodatkowy element, redukuje konflikty. Z moich obserwacji wynika, że nie krzywdzi się kogoś, z kim przed chwilą rozwiązywało się zadanie, osiągnęło się sukces, znalazło się niezwykły pomysł na jakieś działanie i takim osobom ani nie powiemy nic złego, ani nie zrobimy nic złego, więc dodatkowo wzmacniamy tę relację, która jest przecież dla nas bardzo ważna. No i też myślenie dywergencyjne, czyli spojrzenie na drugiego człowieka i ta otwartość wobec jego pomysłów, wobec jego jakichś rozwiązań, wszystkiego tego, co w tym momencie ma nam do powiedzenia. Ale też, żeby nie było tak, że choć uczniowie czekają bardzo na te losowania, w przypadku akurat moich takich doświadczeń są to godziny wychowawcze, na których losujemy takie tygodniowe pary. Już się nie mogą doczekać każdej godziny wychowawczej z tygodnia na tydzień właśnie po to, żeby z kimś innym posiedzieć. Choć się też zdarza tak, że siedzą ponownie z kimś, z kim już pracowali i to też jest w porządku. Ale jest też wolny piątek, czyli możliwość doboru się w pary zgodnie z upodobaniami, zgodnie z tym, z kim akurat mam ochotę siedzieć, czyli sami uczniowie tutaj mogą taką parę ze sobą tworzyć. Innym sposobem i pomysłem na takie łączenie w pary jest poszukiwana. Zatem taki pomysł na to, by uczeń wstał i poszukał kogoś, z kim jeszcze nie pracował, z kim jeszcze nie tworzył pary. Czyli uczennice i uczniowie muszą przeanalizować, z kim już było im gdzieś tam po drodze i rozwiązywali niektóre zadania, a z kim jeszcze, no aplikacja chociażby nie pozwoliła na to, żeby ich połączyć. Ważnym elementem w tworzeniu takich par uważam jest też refleksyjność samych uczniów i takie indywidualne, samodzielne dobieranie się w zespoły.
zwłaszcza przy zadaniach długoterminowych, przy zadaniach interdyscyplinarnych, różnego typu projektach społecznych, badawczych, gdzie uczniowie bazują na swoich mocnych stronach, gdzie wykorzystują umiejętności, które już poznali i wiedzą, kto do zespołu będzie im potrzebny. Odnoszę wrażenie, że tutaj ta współodpowiedzialność też jest większa, bo to jest współodpowiedzialność za grupę, za zadanie, za wynik i to ma ich łączyć. Ale też jest taka jedna z prostych form łączenia w pary, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Niektóre z tych nazw to są nazwy uczniowskie, oni tak czasami też próbują tutaj własne nazwy wprowadzić. I to jest taki pomysł, w którym uczniowie zaczynają współpracę jeszcze przed wejściem do gabinetu. Zanim rozpocznie się lekcja, to uczeń losuje na przykład z, jak to się śmieją, kuferka obfitości, jakiś element graficzny i musi odnaleźć koleżankę, kolegę, który również będzie miał element pasujący do jego grafiki. Może to być, ktoś może mieć hasło, a inna osoba definicję i trzeba teraz szybciutko się odnaleźć, aby połączyć się pary. Może to być wynik matematyczny i działanie, mogą to być nazwy przypadków i odmiana danych rzeczowników, czy data i wydarzenie, więc tych sposobów na łączenie tutaj też będzie wiele, a to jest doskonała metoda, którą my możemy wprowadzić, czy taki sposób łączenia na szybką powtórkę z ostatniej lekcji, albo na szybkie sprawdzenie zadania domowego. Jeżeli zadaliśmy, czy chcemy zobaczyć, na ile uczniowie pamiętają treści z ostatniego przedmiotu, z ostatniej lekcji, na przykład słówka z języka obcego, to możemy szybciutko podzielić to na mniejsze jakieś karteczki, na jednej słówko w języku obcym, na drugiej tłumaczenie i poprosić po wylosowaniu, aby usiedli właśnie w tych parach, które no, najpierw się odnaleźli, a potem już ze sobą usiedli. I myśląc jeszcze o tej współpracy, o komunikacji, wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem jest to, by nasi uczniowie umieli sobie dziękować, umieli prawić sobie komplementy, by dostrzegali w sobie to dobro, tą pomoc, to jak ważna jest współpraca z drugim człowiekiem. To jest umiejętność komunikacyjna i ta kultura wdzięczności po pracy w grupie czy po pracy w parze wydaje mi się bardzo ważna. Czyli taka metoda niedokończonych zdań. Dziękuję Ci za, dziś byłeś, dzięki Tobie. Otwiera to też na drugiego człowieka i buduje tę atmosferę uczenia się, taką atmosferę bardzo sprzyjającą jakimkolwiek wyzwaniom edukacyjnym. I tu też jest kilka sposobów na to, żeby tę kulturę wdzięczności budować u naszych uczniów. Sposób jeden to oko w oko. To, co już też Agnieszko tu powiedziałaś, twarzą w twarz, to jest też można w ten sposób to nazwać, kiedy uczeń wybiera drugiego, któremu chciałby za coś podziękować. I wtedy artykułuje głośno swoją wypowiedź. Ale może to być też metoda poczty, czy sposób nazwany pocztą, gdzie uczniowie mają przed sobą rozłożone koperty i inni uczniowie, pozostali uczennice, uczniowie, którzy pracowali w grupie z tą osobą, na karteczkach zapisują mu takie podziękowanie lub jakiekolwiek inne, zgodnie ze swoim pomysłem i wkładają do takiej koperty. Koperty mogą być też wywieszone na ścianie w naszym gabinecie, podpisane i co jakiś czas uczniowie mogą znajdować tam takie liściki i podziękowania. To też jest bardzo miłe i coś, co będzie budowało taką atmosferę i relacje. Może być też gadająca ściana, czyli na arkuszu, na Bristolu, na dużym arkuszu wypisane są imiona uczniów właśnie współpracujących w grupie i wokół tych imion wklejone są te podziękowania, te miłe słowa, te komplementy i dzięki temu już to nie jest anonimowe, tylko pozostali uczniowie mogą zobaczyć, przeczytać, może się czegoś nauczyć, czymś zainspirować i samemu następnym razem wykorzystać w swoich wypowiedziach, bo to też jest element uczący. Wędrujący pamiętnik to taki sposób, którym może to być założony zeszyt,
uczniów właśnie do pracy w grupie, do informacji zwrotnej, ponieważ kultura wdzięczności to jest ten element podsumowujący pracę należący do informacji zwrotnej i jeżeli uczniowie będą mieli założone swoje gotowe zeszyty takie do informacji zwrotnej, to może to być też ten rodzaj wędrującego pamiętnika, gdzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zeszyt wędruje po kole i uczniowie wpisują każdy każdemu takie miłe słowo w podziękowaniu. A ja jeszcze w uzupełnieniu, Olu, tego co mówiłaś o doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, chcę powiedzieć, że bardzo często wykorzystuję takie zabawy, zadania na współpracę, w których czasami trzeba się skomunikować bez słów. Tych zabaw jest mnóstwo. Można je wynaleźć sobie w internecie i na przykład tutaj z tych sześciu, które znajdują się na slajdzie, 3-15 krzeseł, milczące ustawianki i rysowanie łączone, to są zabawy, w których nie możemy się porozumiewać za pomocą słów, tylko w jakiś sposób, gestem, wzrokiem. W przypadku 15 krzeseł mamy 3 zespoły uczniowskie. Każdy zespół ma osobne zadanie, które musi ułożyć z krzesełek jakąś figurę, ale krzesełek mamy tylko 15 i tak naprawdę jest ich za mało do tego, żeby wykonać zadanie, póki grupy nie odkryją jakiegoś sposobu komunikacji między sobą. Inny sposób, milczące ustawianki, bardzo szybkie są to zabawy, naprawdę, kiedy łączę dzieci w grupy czteroosobowe i proszę, żeby nie porozumiewawszy się ze sobą, ustawiły się na przykład według kolejności urodzenia, kombinują na wszystkie sposoby, ale potem możemy zrobić taką stopklatkę i zastanowić się, co nam pomagało w tej komunikacji. Inna zabawa, którą też wykorzystuję, a też ułatwia komunikację, to rysowanie łączone. Pierwszy uczeń losuje sobie jakieś hasło, nazwę przedmiotu, który trzeba narysować. Zaczyna rysować, ma na to 10 sekund, nawet nie aż tak długo, ma na to 10 sekund i po 10 sekundach przekazuje kolejnej osobie, ale tylko swój rysunek, już bez nazwy tego przedmiotu. No i cała trudność polega na tym, że ostatnia osoba nie ma zielonego pojęcia, co było na początku. Sprawdzamy, czy rzeczywiście to, co narysowaliśmy, było tym, co wylosowaliśmy. Więc tych takich zabaw krótkich, ale kształcących współpracę i komunikację jest bardzo, bardzo dużo. Tu nie ma oczywiście czasu na to, żeby omawiać je wszystkie, ale zachęcam do tego, żeby znaleźć sobie w wyszukiwarce, wpisać zadania na współpracę. Pojawi się mnóstwo przydatnych, krótkich zabaw do wykorzystania właśnie w tym okresie, kiedy doskonalimy umiejętności komunikacyjne. No właśnie, nawiązałaś, Olgo, do informacji zwrotnej, która, jak wiemy, jest ważnym elementem rozwijania samej kompetencji komunikacji. Jak to robić? Słuchajcie, na pewno informacja zwrotna to jest w ogóle taki element, o którym tutaj już dużo mówiliśmy. I to postawienie na informację zwrotną jest niezwykle ważną rzeczą, jeśli chcemy osiągnąć to, o czym powiedziałyśmy już kilka razy, to znaczy to, żeby istotny był proces, a nie tylko i wyłącznie efekt. Jasnym jest, że dzieciaki, kiedy pracują ze sobą, nastawiają się na to, żeby zrealizować cel, którym najczęściej jest wykonanie zadania. Natomiast zwrócenie uwagi na to, że oni dochodzą w jakiś sposób do realizacji tego celu i że bez tej współpracy nie osiągną, nie będzie możliwe zrealizowanie celu, który sobie postawili w kwestii zadania. Dlatego ważnym jest, ażebyśmy nie zapomnieli o tej informacji zwrotnej, bo refleksja i pomyślenie nad tym, w jaki sposób teraz my możemy uczyć się tej współpracy, to jest element, który zapewnia nam sukces nie tylko przy tej pracy, ale też przy następnej, czyli jeśli będziemy sobie udzielać informacji zwrotnej, jeśli uczniowie będą mieli na to szansę, to będą mieli szansę na to, że każda praca, nowa praca grupowa będzie ich po prostu przybliżać do tego, że będą to robić następnym razem lepiej. Ja kiedy mam przyjemność, często bywam na różnego typu lekcjach, między innymi w ramach programu Szkoła dla Innowatora, widziałam dużo takich propozycji tego, w jaki sposób tę informację zwrotną można zorganizować.
to myślę, że często nam się nie udaje zrobienie informacji zwrotnej, ponieważ zadajemy takie pytanie uczniom, czy też staramy się ich od nich dowiedzieć, no jak wam się pracowało w grupie? No jak wam się pracowało w grupie? No i wtedy uczniowie mówią, no dobrze. No albo niedobrze, albo Bartek nie pracował i w ogóle nic z tego nie było, bo musiałam wszystko zrobić na przykład sama. Jeśli chcemy rzeczywiście, żeby ci nasi uczniowie byli skupieni na tym, jak osiągnąć to, aby ta współpraca mogła być lepsza następnym razem, to proponuję zamienienie tego pytania, które jest tutaj na górze, na pytanie, co konkretnie, jakie konkretnie działania innych członków grupy pomagały ci we włączeniu się do współpracy. Nawet jeżeli nasi uczniowie powiedzą, że właściwie to nic im nie pomagało, albo też, że pomagało im to, że czuli się odpowiedzialni, to też podejmą refleksję wokół tego, co im utrudniało tę współpracę. W związku z tym kolejnym pytaniem może być, co mogłoby sprawić, aby następnym razem pracowało ci się lepiej. To jest bardzo ważne, aby ta refleksja była podjęta na poziomie indywidualnym, ale również, żeby było to omówione w grupie i żeby była przestrzeń na to, aby każdy z członków grupy mógł o tym powiedzieć. Więc ja myślę, że możemy zwrócić uwagę na kilka takich aspektów, o których być może często nie myślimy, ale rzeczywiście one mogą nam bardzo mocno pomóc. Przede wszystkim zadawajmy precyzyjne pytania. To łączy się z tym, o czym mówiłam przed chwilą, czyli zamiast ogólne pytania, no jak wam było, żebyśmy myśleli o tym, co konkretnie chcemy, żeby nasi uczniowie przeanalizowali. Zamiast pomyślenia, no to podsumujcie, to konkretnie zadajmy pytanie właśnie na przykład, co sprawiało, że pracowało wam się dobrze. Mówiła o tym już Olga dużo, więc powiem króciutko, ta pozytywna informacja zwrotna to jest moim zdaniem klucz do sukcesu. To znaczy z całą pewnością, jeżeli zaczniemy od tego, żeby nasi uczniowie udzielali sobie wskazówek, to może się tak okazać, że szybko się zniechęcą do tej informacji zwrotnej i okaże się, że no, usłyszą od siebie nawzajem mnóstwo cierpkich słów. Dlatego bądźmy w tej kwestii ostrożni. Ja stosuję taki sposób, że na początek udzielamy sobie właśnie samych takich pozytywnych rzeczy. To znaczy, co zauważyłem, że mi pomagało, co zauważyłem, że w pracy drugiej osoby mi pomagało. Nawet jeżeli się okaże, że ktoś nie uzyskał pozytywnej informacji zwrotnej, jest to również pewnego rodzaju informacją wystarczającą dla danego ucznia, że rzeczywiście być może niezbyt wystarczająco się zaangażował do tej pracy. Mówiłam o tej zasadzie czas dla każdego ucznia na udzielenie informacji zwrotnej. To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście była przestrzeń na to, żeby każdy poczuł się ważny i jeżeli postawimy na tę zasadę, to też warto jej potem bardzo mocno przestrzegać, żeby się nie okazało, że któregoś razu jest ona ważna, a następnym razem już nie jest ważna i gdzieś nam się ta informacja zwrotna po prostu rozmyje. Ja stosuję też taki sposób, który bardzo mi się sprawdza i chciałabym też o nim tutaj dwa słowa powiedzieć. To znaczy, mówiliśmy dużo o zasadach, to znaczy o tych zasadach, które warunkują nam dobrą, efektywną pracę w grupie, współpracę. Te zasady ja przenoszę bezpośrednio do tych właśnie precyzyjnych pytań, które zadaję uczniom, czyli jeżeli zasadą jest to, że słuchamy, kiedy mówi ktoś inny, czyli na przykład nie przerywamy sobie nawzajem, czyli słuchamy siebie, to kryteria, to informacja zwrotna może być udzielona potem konkretnie do tej zasady. To jest znowu jakiś taki, to jest znowu taka tak konkretna rzecz, że bardzo mocno zarówno sprzyja temu, żeby te zasady były respektowane, żeby one były ważne, żeby one istniały w klasie, a z drugiej strony bardzo pomaga przy udzielaniu informacji zwrotnej, bo na pewno każdy z Państwa już takie doświadczenie w pracy z zasadami miał. Natomiast często okazuje się, że te zasady szybko umierają. One umierają bardzo często też z tego powodu, że my sami zapominamy o tych zasadach, bo mamy tyle różnych innych rzeczy. Jesteśmy po prostu absolutnie w gonitwie różnych spraw, i gdzieś te zasady potem umykają. Więc ja mam taki swój osobisty sposób, że
zasady potem są stosowane do tego, ażeby udzielać informacji zwrotnej, czyli żeby to był ten punkt, według którego uczniowie podejmują refleksję, jaka była ta praca i co im pomagało w kwestii konkretnie tej zasady. Kolejnym etapem może być to, że jeżeli już jesteśmy po tym etapie, kiedy uczniowie udzielają sobie pozytywnej informacji zwrotnej, kolejnym etapem może być ta zasada, którą też bardzo mocno promujemy w ramach ocenienia kształtującego, czyli zasada tego, aby informacja zwrotna opierała się na dwóch pozytywach i jednym życzeniu. Zawsze jest to dużo przyjemniejsze, jeżeli usłyszymy dwa razy więcej docenień, natomiast jedną wskazówkę, która pomoże nam potem z tego skorzystać. I za chwilę Marta będzie też mówiła o autorefleksji. Ja bardzo często stosuję taką propozycję dla uczniów, że wtedy, kiedy jesteśmy po informacji zwrotnej, ta autorefleksja opiera się na tym, ażeby każdy uczeń zastanowił się nad tym, co zrobiłby następnym razem lepiej, co zyskała grupa dzięki temu, że byłem członkiem tej grupy, jak oni wyobrażają sobie pracę członków swojej grupy następnym razem. Tak, Agnieszko, to, że powiedziałeś, że pytania trzeba doprecyzować, rzeczywiście jest bardzo ważne. Ja tutaj też na swoim slajdzie przygotowałam te pytania, których ja używam. I pamiętam taką sytuację, kiedy sobie podsumowywaliśmy pracę grupową, skupiliśmy się na procesie i rzeczywiście dzieciaki odpowiadały, trzecioklasiści odpowiadali na pytanie, co pomagało mi pracować w grupie, ale też co utrudniało mi współpracę w grupie. I pamiętam taką sytuację, że jeden z moich uczniów no, trochę się obraził na ten skład grupy i generalnie nie pracował. I w informacji zwrotnej od swojego kolegi, rówieśnika, dowiedział się, ten chłopiec powiedział, brakowało mi twoich pomysłów i dlatego gorzej mi się dzisiaj pracowało. No po prostu jak to usłyszałam, dla mnie to było ogromne wow. Na następnej lekcji nie było już problemu, że skład grupy jest niedobry. I widziałam zaangażowanie tego ucznia. Jak moi uczniowie dokonują samooceny i monitorują pracę grupową, ja stosuję takie formy tabelaryczne i mam je w bardzo prostej formie i tutaj tak jak Agnieszko mówiłaś, że kryteriami sukcesu do informacji zwrotnej, do oceny koleżeńskiej są zasady pracy, jak najbardziej. W tej tabeli są te zasady pracy, które wypracowała sobie moja grupa, czyli mówił po kolei, słuchał mnie i innych i kolejne zasady, które tutaj wypisuję po lewej stronie. I następnie uczniowie z taką tabelą monitorowania współpracy zastanawiają się w tej grupie, w której pracowali, jak po kolei każdy z nich tutaj wypadł i wpisują swoje uwagi. Zazwyczaj są to plusy lub minusy, ale na samym końcu, ostatnia rubryka też jest bardzo ważna, dokonuje samooceny, jak ja współpracowałem, czyli jak ja wypełniałem i stosowałem się do poszczególnych zasad. I tutaj tabeleczka już bardziej dokładna, tutaj wypracowana w ramach Szkoły dla Innowatora. Tutaj to jest karta, która jest wykorzystywana wtedy, kiedy w grupie pojawia się dyskusja i tutaj są bardzo precyzyjne sformułowania. Czyli czy dzisiaj podczas dyskusji udało mi się wysłuchać propozycji innych, przedstawić swoje stanowisko i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie Państwo odczytać 4 odpowiedzi do wyboru, ale dzięki takiemu tabelarycznemu, ale bardzo dokładnemu ujęciu uczniowie zastanawiają się rzeczywiście nad jaką umiejętnością w ramach całej kompetencji współpracy powinni jeszcze pracować następnym razem. Mogą sobie tę umiejętność i to takie życzenie dla siebie zapisać i zwracać na to uwagę przy następnej pracy grupowej i współpracy. To jak pozwolicie, jeszcze ja taki kamyczek dorzucę, bo jest też prosta metoda, szybka i uczniowie ją lubią, metoda ręki, dłoni, gdzie jako informację zwrotną na każdym palcu odrysowanej dłoni na kartce uczniowie odpowiadają właśnie do tego, co Agnieszko mówiłaś, tej precyzyjności pytań, czyli na kciuku, co było najlepszą stroną naszej pracy, współpracy lub które kryteria zostały spełnione właściwie, na kolejnym palcu, czyli wskazującym, co chciałbym powtórzyć, przy palcu
końcu środkowym, co było najsłabszą stroną, na serdecznym, co bym zmienił, czyli też taka rada i wskazówka na przyszłość, i na małym też wydaje mi się ciekawy zapis, co mnie zaskoczyło, co było zaskakujące w grupie, bo czasami zadajemy pytania o konkrety, a niekiedy, tak jak Marto powiedziałaś, odpowiedzi mogą nas samych zaskoczyć, więc też warto spytać uczniów, co ich zaskoczyło w tej pracy. No właśnie, w ramach Szkoły dla Innowatora proponowaliśmy naszym nauczycielom, nauczycielkom bardzo szeroką kafeterię różnorodnych metod, praktyk, technik, strategii, które można wykorzystać pracując z kompetencjami. Chciałam Was poprosić, dziewczyny, żebyście zechciały podzielić się właśnie tymi z nich, które w sposób szczególny sprzyjają rozwojowi kompetencji współpracy. To może ja rozpocznę. Wydaje mi się, w ogóle myśląc o współpracy, o tych formach, przestrzeniach i strategiach, bardzo ważne jest to, żebyśmy my, nauczyciele, nie mówili uczniom, co mają myśleć, ale jak mają myśleć. Zatem tak formułowali zadania, czy wybierali takie formy aktywności, żeby uczeń był zaangażowany, bo uczeń zaangażowany to uczeń uczący się i oddając im tę płaszczyznę, pozwalamy na to, żeby jeszcze więcej chłonęli z tego, co my dla nich przygotowaliśmy. I tutaj, Marto, ty już mówiłaś o partnerze do rozmowy, czyli ten partner, osoba A, osoba B, czas określony, który jest, więc nie będę tego powtarzać, ale bardzo ciekawą formą jest właśnie forma pracy grup eksperckich, inaczej zwanych metodą Jigsaw, czy ludzkich puzli, też się z takim nazewnictwem spotkałam, gdzie to właśnie dzielimy uczniów na 5 grup, podam może na konkretnym przykładzie, 5 grup, czy 5 szykujemy takich stolików tematycznych. W każdej grupie jest 5 uczestników, czyli 5 naszych uczennic i uczniów, 5 w sumie. Każda z grup otrzymuje tekst. Tekst źródłowy, fragment podręcznika, akapit z danego tematu, czy podczas podsumowania działu konkretny temat. I zadaniem grupy danej określonej, a jest 5 ich, czyli każda otrzymuje inny materiał, jest zastanowienie się, wybranie, przeanalizowanie tych treści i dokonanie selekcji, wyboru treści najważniejszych, najbardziej istotnych. Stworzenie do tego notatki i po określonym czasie i sygnalizacji przez nas tego właśnie upływającego czasu, uczniowie ci muszą utworzyć nowe grupy, czyli powstają takie grupy, w których jedna osoba jest ekspertem z tematu, działu, akapitu, i tworzy nową grupę. Powstaje nam zatem praca oparta na współpracy, ale jest tylko jeden ekspert. On musi wykazać się już wiedzą, umiejętnościami komunikacyjnymi również, by przekazać treści poznane przed chwilą i nauczyć pozostałych, albo przynajmniej pozwolić im też zanotować właściwie to, co wcześniej wypracował ze swoją grupą. Uczniowie w tym czasie robią notatki, czy to będzie karta pracy, jak gdy im przygotujemy, czy po prostu zapisują to w zeszytach w wyznaczonym miejscu i po wyznaczonym też przez nas czasie powracają do swoich grup tych pierwotnych, po to, by dokonać jeszcze konfrontacji tych informacji i sprawdzenia treści, czy gdzieś ktoś nie zapomniał czegoś przekazać. Mogą ze sobą przedyskutować i uzupełnić notatki, uzupełnić wiadomości. Uważam, że jest to świetna metoda ze względu na to, że nawet uczeń słaby, oczywiście to taki duży mój skrót myślowy, ale uczeń, który może mieć trudności komunikacyjne, trudności z przekazywaniem czy z zapamiętywaniem też pewnych treści, na ten moment stanie się ekspertem, ponieważ przyszedł przygotowany, nikt go nie mógł już wyratować w tej sytuacji i przekazał to, czego nauczył się najlepiej w swojej grupie tej pierwszej. Więc ta forma sprawdza się właśnie we współpracy, w takiej wielostronnej komunikacji. Ale nie tylko formy pracy są tutaj odpowiednie czy właściwe, powinniśmy też zwrócić uwagę na przestrzenie. Na przestrzenie, które będziemy tworzyć na naszych lekcjach, takie, w których ta współpraca będzie codziennością. Ona będzie każdego dnia i będzie stała. I współpraca, tak
takie ja miałam pierwsze wrażenie, zanim jeszcze przystąpiłam do projektu Szkoła dla Innowatora, który otworzył mi oczy na wiele rzeczy, nauczył mnie właśnie tych różnych technik, metod i sposobów, to współpraca kojarzyła mi się z chaosem, z tym, że czasu mi zabraknie na pracę, na zrealizowanie treści podstawy programowej. Wydawało mi się, że uczniowie się niczego nie nauczą, bo jeden przejmie rolę i zrobi wszystko za pozostałych i tak naprawdę to tylko ten jeden odniesie sukces. Ale okazuje się, że współpraca to również te mniejsze przestrzenie. To nie tylko zadanie edukacyjne, o którym już dzisiaj dużo powiedzieliśmy, o zasadach, o formułowaniu, o dawaniu tej właśnie tej przestrzeni, ale to również kreatywne rozgrzewki. To jest początek lekcji, to są 2-3 minuty, kiedy zanim włączę komputer, zanim sprawdzę, zaloguję się na mój e-dziennik, to wyświetlam uczniom mem. Wyświetlam grafikę, gdzie wyświetlam jakieś po prostu zdjęcie, które zrobiłam przedmiotu mojego z domu, takiego codziennego użytku i proszę uczniów, by w parach przez chwilę porozmawiali ze sobą, o czym będzie temat dzisiejszej lekcji. Do czego nawiązuje ten mem? Co może być treścią naszych dzisiejszych zajęć? Ale też mogę spytać, jak wiąże się ta przedstawiona grafika lub cytat z tematem ostatniej lekcji, z lekturą, którą ostatnio omawialiśmy. Taka kreatywna rozgrzewka to jest ta chwila na ich taką burzę mózgu, na przekonywanie się wzajemne, na to spojrzenie i taką otwartość na słowa drugiego człowieka, może myślącego inaczej, a może myślącego tak samo. Więc 2-3-minutowe, krótkie zadanka, które wspierają współpracę, a mi pozwolą w ciszy zalogować się, włączyć ten e-dziennik i sprawdzić za chwilę obecność. Wspólnie mogą formułować cel do lekcji, gdy już zostanie podany temat, gdy omówimy sobie tę grafikę wprowadzoną na początku. Ale też te elementy współpracy nie tylko muszą być na początku, mogą być na końcu. I też to jest bardzo ciekawa forma współpracy, kiedy uczniowie wspólnie, najczęściej w parach, bo jest najszybciej, chociażby po tym losowaniu cotygodniowym, podsumowują lekcje. Podsumowują to, czego się dzisiaj nauczyli. Mogą wykorzystać technikę gwiazd. Proszę, aby wtedy przejrzeli swoje notatki z dzisiejszej lekcji i gwiazdami zaznaczyli te treści, które wydają im się istotne, ważne, potrzebne, gdzie widzą też taką celowość w ich uczeniu i wiedzą, że będzie to wykorzystane w najbliższym czasie, czyli uczenie też takie już planowania swojego procesu edukacyjnego. Kiedy każdy z uczniów zaznaczy te elementy, to proszę, aby w parach przedyskutowali ze sobą, czy mają te same, czy może inne i wybrali już wspólnie trzy gwiazdy, które są istotą dzisiejszej lekcji. To jest jeden ze sposobów, czyli szybka taka powtóra dzisiejszych zajęć, ale też proszę, aby wspólnie ułożyli pytania podsumowujące dzisiejszą lekcję. Na przykład by sformułowali pytanie, na które nie znaleźliśmy odpowiedzi na dzisiejszych zajęciach, czyli czego jeszcze mogłabym się dowiedzieć, mógłbym się dowiedzieć i też niech znajdą tutaj takie nić porozumienia, co będzie dla nich ważne, najważniejsze, lub mogą sformułować dwa pytania na podsumowanie naszych zajęć, takie, które mogliby zadać osobie będącej na takiej samej lekcji jak oni, na tym samym temacie realizowanym właśnie na naszej lekcji. Czyli też ten sposób na to, aby dokonać takiej ewaluacji, zbadać taką refleksyjność też ich nauki, no i planować dalszy swój sposób uczenia. No, kryteria sukcesu do sprawdzianu to też ta przestrzeń, którą możemy oddać uczniom, chociażby w odniesieniu do tych gwiazd, które przed chwilą zaznaczyli, czyli co się powinno pojawić na sprawdzianie. I potem to już nie ja jestem winna, że takie pytanie padło, sami sobie wybraliście. Więc też mogę sobie zażartować w ten sposób. Tu na czacie, Olgo, padło pytanie, czy możesz powtórzyć pytania z tej zasady dłoni. Tak, oczywiście. Na kciuku zapis, czy na czacie? Ja może zapiszę, żeby nie przedłużać, odpowiem na czacie. Dobrze? Dobra.
To ja jeszcze kilka takich propozycji. Ja powiem szczerze, że ja po prostu uwielbiam pracę w parach z kilku względów. To znaczy przede wszystkim z takiego względu, że to jest bardzo szybkie, bardzo szybka forma pracy. Nie trzeba przeorganizowywać przestrzeni, więc lubię to robić szczególnie wtedy, kiedy uczniowie mogą pracować w takich krótkich fragmentach lekcji i mogą się szybko wymieniać. Natomiast zdecydowanie wtedy, kiedy uczniowie mają pracę projektową, też Państwo pisaliście tutaj sporo o takich różnych aktywnościach, jak właśnie projekty, gdzie szczególnie dobrze właśnie sprawdza się współpraca, to wtedy warto jest pomyśleć o rolach grupowych, o których tu mówiła sporo Olga, i o tym, żeby rzeczywiście w tych naszych grupach znalazło się takie osoby, które będą pełniły rolę strażnika, które będą pełniły rolę tak zwanej lokomotywy, inspiratora, kogoś, kto będzie motywował. Ważne jest to właśnie szczególnie przy takich pracach, na które nasi uczniowie będą mieli więcej czasu. Natomiast to, o czym tu bym chciała jeszcze króciutko powiedzieć, to właśnie o takich sposobach. Wzajemne inspirowanie to jest taki sposób, który ja polecam. On nieco jest podobny do Jigsaw, o którym mówiła Olga, to znaczy wtedy, kiedy uczniowie są odpowiedzialni za swój fragment materiału. Natomiast możemy to zrobić szybciutko na lekcji, wtedy kiedy uczniowie dzielą się na osobę A i osobę B i są odpowiedzialni za swoją część, a następnie szukają nawzajem, to znaczy osoba A szuka kogoś B, żeby wytłumaczyć mu potem swój kawałek, czyli najpierw przegadują w parze, a potem szukają kogoś, kto będzie komu wytłumaczą ten swój fragment. Mogą być takie sposoby, które też bardzo lubię, bo jestem ogromnym zwolennikiem wszelkiego rodzaju debat i debaty oksfordzkie są świetne, ale bardzo czasochłonne. Ale szybciutko możemy zrobić modyfikację, czyli podzielić dzieci na pary i poprosić ich o to, żeby przy okazji jakiegoś omawiania, jakiegoś pytania problemowego znaleźli argumenty za, argumenty przeciw i później metodą śnieżnej kuli połączyli się ze sobą i wypracowali wspólne stanowisko w kwestii tego, jak rozwiązaliby dany problem. Czasami się zdarza, że nie dojdą do konsensusu, a czasami rzeczywiście wypracowują stanowisko i jest to taki bardzo mocno wspierający tutaj właśnie tę współpracę element. Natomiast każdy uczeń to jest metoda, którą polecam wtedy, kiedy mamy taką długoterminową pracę i wtedy, kiedy przydzielamy od razu każdemu uczniowi, to znaczy mówimy, jakie zadania nasi uczniowie mogliby w grupie pełnić i każdy uczeń jest odpowiedzialny za coś konkretnego. To wspiera te zasady, o której mówiłam na początku, właśnie tej indywidualnej odpowiedzialności. No właśnie, w ramach szkoły dla innowatora proponujemy też nauczycielom pewien zespół strategii, które sprzyjają szeroko rozumianemu rozwijaniu kompetencji. Tutaj szczególną uwagę Państwa chciałabym zwrócić na strategię modelowania, a także na strategię budowania edukacyjnych rusztowań, z angielska zwaną scaffoldingiem. Modelowanie to jest taka strategia, która zakłada to, że nauczyciel, przekazując uczniom czy ucząc uczniów jakiejś określonej sprawności, demonstruje tę nową procedurę, podejście, koncepcję, a uczniowie uczą się, obserwując czynności, które wykonuje nauczyciel. I to, co tutaj jest kluczowe i ważne, to właśnie omawianie, czyli pokazywanie i mówienie na głos, co robię, a więc omawianie kolejnych podejmowanych przez nauczyciela czy nauczycielkę kroków i wyjaśnianie tego, co, jak, dlaczego i po co i w jakim celu robi. Jeśli zaś chodzi o strategię scaffoldingu, czyli edukacyjnych rusztowań, to jest taka strategia, która jest dosyć szeroka, odnosi się do różnorodnych technik, które stosuje się właśnie po to, by zwiększyć, by stopniowo
zwiększać samodzielność uczniów radzenia sobie z postawionymi zadaniami, a więc w konsekwencji po prostu zwiększania ich samodzielności. Najbardziej typową, powszechną strategią budowania rusztowań jest rozkładanie zadań, czynności na jakby drobniejsze elementy i też proponowanie uczniom ćwiczeń, które przygotowują ich do konkretnych sytuacji. Czyli jeśli chcemy zaproponować uczniom współpracę poprzez wspólną pracę projektową, warto zrobić im wcześniej warsztat o tym, jak rozwiązywać konflikty, porozmawiać z nimi o planowaniu, czy też właśnie łączeniu się w sposobach łączenia się w grupy, o czym dużo dzisiaj mówiliśmy. Myślę też, że warto zwrócić naszą uwagę, podkreślić, jak ważna jest przestrzeń w procesie rozwijania kompetencji współpracy. Ona naprawdę, myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani, że sam najprostszy zabieg, jaki tylko może być, czyli zmiana ustawienia ławek, od razu sprzyja zmianie sposobu myślenia o procesie uczenia, nauczania się uczniów, zarówno naszym, jak i uczennic i uczniów, poszerza różnorodne możliwości stosowania strategii, metod, technik, o których mówiliśmy. Przestrzeń może zachęcać lub też zniechęcać do współpracy, może być źródłem poczucia, dobrego samopoczucia, dobrostanu uczennic i uczniów, a to, co najważniejsze dla nas, nauczycielek, nauczycieli, jest po prostu kolejnym narzędziem, które możemy stosować, tak jak ekierkę, tablicę, czy taką lub inną metodę. Co ważne? No ważne i oczywiście my tu pokazujemy Państwu zdjęcia z różnych naszych szkół uczestniczących w projekcie, ale nie chodzi o to, żeby mieć tak piękne, mobilne ławki, bo każdą ławkę można w taki czy inny sposób ustawić. Tutaj chciałam zwrócić Państwa uwagę, że oprócz tej możliwości pracy w grupach lub też samodzielnej pracy wtedy, kiedy taką mamy potrzebę, myślimy też o tym, by dać dzieciom czasem przestrzeń do tego, by się odizolowały, by mogły popracować samodzielnie, by mogły po prostu pomyśleć i po chwilę pobyć same, zanim dołączą do grupy. Ważna też jest dla nas bardzo estetyka sali. Jak Państwo widzą, my tu promujemy taki sposób myślenia o przestrzeni, że ona nie jest przeładowana, że jest raczej taka skromna, żeby nie powiedzieć wręcz, że estetyczna, różnorodne, stonowana kolorystyka, różne badania pokazują, że właśnie taka przestrzeń nie tylko sprzyja przyjaznej współpracy, ale także po prostu rozwijaniu myślenia dywergencyjnego, a więc w konsekwencji kreatywności. Fajnie jest też myśleć o przestrzeni w taki sposób, bo ona dawała możliwość różnorodnej, dowolnej aranżacji w zależności od tego, jak myślimy o przebiegu naszych lekcji. Warto też pamiętać, że przestrzeń wspólna, czyli te miejsca, w których uczniowie spotykają się w różnych grupach, spotykają swoje koleżanki i koledzy z różnych klas, też może być czymś, co zachęca do współpracy, co zachęca do dyskusji, co zachęca w konsekwencji do słuchania, do formułowania wypowiedzi. No i to, co ważne, to to, że tak naprawdę szkoła może być wszędzie, żebyśmy myśleli o szkole jako o przestrzeni, czy właśnie nie jako o przestrzeni zamkniętej, tylko jako o takim procesie, w którym nasi uczniowie mogą uczyć się wszędzie w różny sposób, w różnych grupach i spotykając różne, różnorodne osoby. Tytułem podsumowania chciałabym powiedzieć Państwu przede wszystkim to, że rozwijanie kompetencji współpracy sprzyja nie tylko, czy ten proces, o którym tak dużo mówiliśmy, to jest oczywiście proces budowania, rozwijania tych umiejętności, które się na nią składają, ale korzyści, które przynosi, nie zamykają się tylko w tej umiejętności budowania
efektywnych, skutecznych zespołów pracujących ze sobą. Badania wskazują, że uczniowie, uczennice, którzy pracują, którzy mają tę szansę pracy w grupie, po prostu nieco inaczej przetwarzają informacje dzięki interakcjom, które doświadczają, czyli dyskusji, formułowaniu wypowiedzi, negocjacji z innymi, po prostu lepiej rozumieją zagadnienia, nad którymi pracują i częściej, łatwiej, z większą właśnie łatwością dochodzą do rozwiązań nietypowych, ciekawych, co jest w dzisiejszym świecie niezwykle, niezwykle ważne, a w naszych szkołach często bardzo rzadkie. Też chciałabym podkreślić, że różnorodne sytuacje edukacyjne, które tej współpracy wymagają, pozwalają uczniom zdobywać umiejętności czy zdobywać poziomy biegłości, których często nie byliby w stanie osiągnąć w przypadku indywidualnej, samodzielnej pracy. Są to wszystko konkluzje, które wynikają z różnorodnych badań, które tutaj przytaczam na tym slajdzie. A więc, drodzy Państwo, współpraca po prostu, tak jak tutaj w tym zamykającym zdaniu chciałyśmy powiedzieć, podkreślić, sprzyja rozwojowi poznawczemu naszych uczniów, bowiem po pierwsze, kształtuje ich poczucie odpowiedzialności za ich własny proces uczenia się, rozwija takie jakże ważne umiejętności dla całokształtu rozwoju poznawczego, jak umiejętność formułowania pytań, umiejętność uzasadniania własnych odpowiedzi, ta gotowość do patrzenia na różne problemy, zadania z różnych punktów widzenia i w końcu podejmowania refleksji. A refleksja, jak wiemy, jest po prostu czymś, co charakteryzuje człowieka myślącego, człowieka, który nie podlega manipulacji, który nie wierzy fake newsom i który po prostu radzi sobie w tym trudnym świecie, w jakim przyszło nam żyć. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Przede wszystkim chciałam podziękować moim koleżankom, prelegentkom Marta, Olga, Agnieszko. Ogromnie dziękuję. Było to dla mnie bardzo inspirujące i wierzę, że w taki sposób także to nasze dzisiejsze spotkanie, nasze rozmowy odebrały nasi koledzy, koleżanki, nauczyciele. Przypominam, że jutro o tej samej godzinie mamy webinar, który podejmuje jakże ważną sprawę przyjęcia, zaopiekowania się uczennicami, uczniami z Ukrainy, którzy dołączają do naszych szkół. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za czas, za cierpliwość. Jeszcze raz przepraszam za mojego kota i zapraszam do współpracy z nami, z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Ja również bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego.